Cześć! W tym filmie pokażę Wam krok po kroku, jak zdemontować zamek w drzwiach z przodu po stronie pasażera w samochodzie Opel Astra G2. Jak widać, mój zamek nie działa. Z pilota nie jestem w stanie otworzyć ani zamknąć drzwi, co jest bardzo denerwujące. Kupiłem zastępczy używany zamek w pełni sprawny i go po prostu podmienię. Oczywiście zawsze może być problem z instalacją elektryczną, czyli wiązką. Wiązkę można zweryfikować samodzielnie. W opisie pod filmem dam link do filmu, gdzie możecie zobaczyć krok po kroku, jak zweryfikować wiązkę aż do wtyczki. W bardzo prosty sposób. Teraz musimy całą tapicerkę z drzwi zdemontować. Najpierw podważamy i wyciągamy przycisk od sterowania szybami. Następnie podważamy uchwyt. Warto stosować tutaj specjalne łyżki plastikowe do podważania tapicerki, aby nie uszkodzić elementów tapicerki. Musimy pociągnąć teraz cały plastikowy element, delikatnie odchylając klamkę i po chwili tą osłonę możemy zdemontować. Ona trzyma się tylko i wyłącznie na plastikowych zaczepach. Teraz zdejmujemy, czyli wysuwamy do siebie rozetę z głośnikiem, a teraz musimy odkręcić wszystkie śruby, które trzymają tapicerkę do drzwi. Używamy wkrętaka krzyżowego i odkręcamy wszystkie śruby. Na samym dole są dwie śruby, troszeczkę krótsze i grubsze. Musimy o tym pamiętać, gdy będziemy wszystko montować na swoje miejsce. Tu jedna śruba mi została, jest głęboko, ale później wyjdzie. Ciągniemy od dołu tapicerkę do siebie, aż zostanie zwolniona ze wszystkich spinek, czyli plastikowych zaczepów. Teraz pchamy całą tapicerkę do góry razem z gumową listwą i cała tapicerka będzie już luźna. Przeciągamy przewód od sterowania szybami i linka od sterowania od klamki albo sama zostanie zwolniona, albo musimy ją wyciągnąć z tego czarnego elementu, czyli z klamki. Teraz wyciągamy wtyczkę z gniazda zamka. Podważamy do góry czerwony element i możemy wysunąć wtyczkę. Warto używać tutaj latarki, ponieważ nic nie widać. Odkręcamy trzy śruby, które trzymają zamek do drzwi. Ok, gotowe. Zamek już jest luźny. Gdy zamek przesuniemy delikatnie w dół, to taki drut, który łączy klamkę z zamkiem, zostanie zwolniony. A dodatkowo wysuwamy tą linkę od klamki wewnętrznej, bo mamy klamkę zewnętrzną i tu jest ten drut i wewnętrzną, który przed chwilą drut wyciągaliśmy. Tu jest cały zamek. Zamek możemy bez problemu wyciągnąć bez demontażu klamki zewnętrznej, ale musimy mieć szybę oczywiście pociągniętą do góry, czyli zamkniętą. Tutaj mamy cały nasz zamek, który będziemy podmieniać na inny. Tutaj mamy dwa zamki, po prawej stary, po lewej używany, ale w pełni sprawny. Ja kupiłem zamek za około 50 zł razem z wysyłką, czyli około 15 dolarów. Jak widać, niektóre elementy różnią się kolorystycznie, ale jest to dokładnie taki sam zamek i ta sama zasada działania. Wkładamy w odwrotnej kolejności. Najpierw drut z przyciskiem przeciągamy przez otwór i teraz trzymając drut z przyciskiem delikatnie manewrujemy pod klamką zewnętrzną i jak widać wszystko nam wchodzi na swoje miejsce. Musimy uważać. Teraz ten drut, który idzie od klamki zewnętrznej, musimy włożyć na swoje miejsce. O, w ten sposób. Tutaj nie ma żadnych nakrętek. On po prostu ma być wsunięty. Teraz trzymamy nasz zamek na swoim miejscu i za pomocą trzech śrub dokręcamy do drzwi.
weryfikujemy, czy wszystko pasuje i jest na swoim miejscu. Dokręcamy śruby. Teraz musimy włożyć wtyczkę do gniazda w odwrotnej kolejności, czyli wsuwamy i za pomocą palca przez otwór wciskamy czerwony zaczep. Wtyczkę mamy już w gnieździe. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Działa bez najmniejszego problemu. Zatem możemy wszystko składać na swoje miejsce. Folię przyklejamy tak jak było. Jeżeli w drzwiach zostały plastikowe zaczepy, to je podważamy płaskim wkrętakiem i montujemy do tapicerki. To są tak zwane spinki plastikowe. Jeżeli zostaną uszkodzone, trzeba wymienić na nowe. Tą spinkę teraz albo później wsuwamy do tapicerki. Tutaj przy rozecie także taka spinka została, więc też demontujemy i do rozety wsadzimy. Ułatwi to montaż na swoje miejsce wszystkich elementów. O, wsuniemy i gotowe. Tutaj mamy linkę od klamki wewnętrznej drzwi. Musimy ją wsadzić na swoje miejsce. Czyli wsuwamy walec metalowy oraz zaczep plastikowy w widoczne miejsce. Bardzo ważne, aby wszystkie czynności robić dokładnie, starannie i po kolei, aby nie zdarzyła się sytuacja, że wszystko poskładamy i okaże się, że zapomnieliśmy czegoś zrobić. W moim przypadku mamy już tutaj wszystko na swoim miejscu. Wkładamy teraz drut z przyciskiem do otworu. Przewód od sterowania szybami jest już na swoim miejscu i wciskamy listwę gumową do drzwi. Tutaj spinkę, którą wcześniej zdemontowałem, wsuwam do tapicerki na swoje miejsce. I teraz, delikatnie uderzając w tapicerkę, wskoczy na swoje miejsce i już będzie się trzymać. Wszystko jest ok. Teraz musimy dokręcić wszystkie śruby. Pamiętajmy o tym, że dwie dolne śruby są grubsze i krótsze, żeby nie zamontować ich w innym miejscu. Tak więc najlepiej od nich zacząć. Ok, ja już wszystkie śruby dokręciłem. Sprawdzamy klamki, czy wszystko działa. Zakładamy rozetę z głośnikiem. Wystarczy dać na swoje miejsce i przycisnąć. Ewentualnie kilka razy pięścią klupnąć, aby spinki wskoczyły do otworów w drzwiach. Teraz przekładamy przewód razem z przełącznikiem szyb. Otwieramy klamkę, wsuwamy i osłonę klupiemy, czy też uderzamy, tak aby wskoczyła na swoje miejsce. Wkładamy przycisk i gotowe. Przetestujmy teraz, czy wszystko działa. Działa. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. W podobny sposób wymienia się zamki w wielu samochodach. Trzeba być ostrożnym i robić wszystko po kolei, aby nie zapomnieć o jakiejś czynności i nie trzeba było jeszcze raz wszystkiego rozbierać i składać z powrotem. Wszystko działa, u mnie sprawa jest już załatwiona. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z poradnikami i do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!